Hej, witajcie po prostu gigantycznej przerwie. Jest niedziela i ja się maluję. Właściwie nałożyłam podkład i stwierdziłam, że pora się odezwać do Was. Używam miksu dwóch podkładów Pierre Renet Skin Balance Cover i Belle Illuminating coś tam Makeup Long Lasting. To jest 01. A to pewnie też najjaśniejszy. No i nakładam gąbeczką. Zbliżoną. No i mamy dzisiaj niedzielę. 1 lipca. Okej, podkład nałożony, to pogadam może minutkę do Was. Nie odzywałam się do Was bardzo długo, ponieważ miałam sesję na studiach. I no, była sesja letnią, czyli właściwie mam za nią tą gorszą, bo jeśli coś tam Wam powinie się noga, to z poprawkami jest gorzej. No ale wszystko udało mi się zaliczyć, więc sesja z głowy, więc mogę wrócić do regularnego nagrywania. Dzisiaj niedzielę. Możecie słyszeć może dzwony kościelne. Mamy godzinkę 10. No i ja się zbieram i będę dzisiaj nagrywać takiego waszego właśnie niedzielnego vloga. Zrobiłam za pomocą mojej ulubionej takiej kredki, pomady Brow Creator Pencil. I ulubiona część makijażu dla mnie, czyli rozświetlacz. Ma być widać z kosmosu. Światło mi wariuje, ale... O! Zobaczcie, mój rozświetlacz, o tutaj powoli dotyka dęka. Myślałam, że to się nigdy nie stanie. Chociaż używam go w ilościach hurtowych. Bardzo, ale to bardzo lubię rozświetlenie. Jeszcze będę rozcierać, ale... Ale to ja lubię. Jakiś lekki makijaż oczu zrobię z oliwa Naturali Yours. A na centralną część powieki dam Yoko Blush. To jest niby róż, ale to jest... O, zobaczcie, coś takiego.
O. Ma takie drobinki, także no nie wiem, czy to jest czy to by się nadawało jako róż. Nie wiem, co kto lubi, ale nie. Stwierdziłam, że dodam na coś takiego bardziej neutralnego. No, to znaczy dam ten jako blasz, ale w numerku 11. Ale tak tylko trochę, o. On najlepiej nakłada się na mokro, ale nie mam czasu. Więc tylko tak dodam troszeczkę na mokro, to pigmentacja, to jest sztosik. Teraz tak tylko, o. Troszeczkę, bo mi się bardzo śpieszy. I z palety Sleek Glory. O taki złoty cień. O, tutaj też, no to jakby dołożę. Okej, szybciutko rzęsy, bo nie mam czasu. Pump Up Mascara. No i tak mniej więcej wyglądam. Wyszłam już na dwór, bo już idę, zaczęło kropić i schowałam się pod drzewkiem u babci. Tylko wam pokażę szybko moją stylizację. To mam taką bluzkę, sweterek w takim pudrowo-różowym kolorze, spódnicę plisowaną. O! Torebka. No taka torebka z Hollus Second Hand F&F. Taki może rzut z góry. A jeszcze pasek. Bluzka poliesteranowy. Spódnica z szachownicy. A na ustach Kylie Lips w odcieniu Sweet.
Natura vs. Cywilizacja 1.0. Przepraszam pana, czy widział pan borówki w lesie? Nie było prądu. Co? Piękny polski las. Piękny przyszły mąż. I mrowisko obok. Mrowisko? O ja! Patrzcie, jakie mrowisko. Pięknie jest dzisiaj. Takie dary natury. Woróweczki. No dzisiaj to jest przepięknie. Misiu nazbierał, ja wszystko zjadam. A! Tobie się nie zmieści. Mam łapeczki. Nie, tyle. Jeszcze na drugą rękę. Nie, bo nie dam rady. A! No wypadał cały czas. Nie, tyle. No nie! Misiak! Spadną. Ślicznie. Mało. To jest, ja mam takiego grzybka. Ale mamy dzisiaj spacer owocny. No bo tu łączkę mają, to latają. Gdzie? O jest. Biały tam. Gdzie? No, ale jest pięknie. Tam, macie na prawo. Do domu. Tak. Skierowane do domu. Nie wiem, Koti. On się schował tu gdzieś. Bo nie odfrunął. Ale... Jest jeden, a tu był biały gdzieś. A po spacerku leśnym i spaleniu kilku kalorii narzeczonek taką rozpustę przygotował. On robi najlepszą kawę na całym świecie. I placek teściowej, trzybit również bardzo pyszny. Jak słuchacie jakieś dźwięki, to u nas jest właśnie piknik rodzinny. Taki bardziej dla dzieci. Ale idziemy zobaczyć, bo tata będzie z moimi psami coś tam, jakieś pokazy. Skinki, którą już na pewno znacie, Dorothy Perkins, pasek, czarne rajstopy i buty. Szminka z Golden Rose. Zaraz wam ją postaram się pokazać. I takie okularki. I no name okulary. Też koty. Cześć! Jeden ładny. Cześć, Unko. I drugi. O, kurtki mi pilnuje. Cześć, słoneczko. I taką bardzo pikowaną kurtkę ubieram. I lecimy na ten piknik rodzinny.
A szminka to Golden Rose Long Lasting. To taka fajna matowa. Nie widać, ale w numerku 04. I taka u nas impreza rodzinna bardziej. O, szminka na zębach. Tutaj piknik rodzinny. Jest dostał komendy. Siad, zostań. Marcin odchodzi. Jest dostał komendę baru, zawarował. To chodzenie użytkowe czasami jest naprawdę potrzebne w terenie, żeby przytrzymać psa. Różna zwierzyna się kręci po lasach i no, wymagamy od psa bezwarunkowego posłuszeństwa. I wykonuje wszystko, co mu przewodnik powie i jeżeli jest w trybie pracy, że tak to nazwę, to nic dookoła nie powinno go rozpraszać. Powinien być skupiony na przewodniku i wykonywać komendy, które przewodnik mu wydaje. Zostaje zabrany. Sprawdzi sobie koszt, bo widział, że człowiek został schowany, ale jednak już nie jest zainteresowany tym koszem, bo nie ma tam zapachu ludzkiego, więc... Okej, okay. Wrócił z pryncelem do przewodnika. Jest informacja. Dodam jeszcze, że na takich pokazach często gęsto właśnie przez chwilę widzieliśmy, że pies informował o prawym koszu, ale przed chwileczką człowiek dotykał tego kosza, gdzie zapach... I wybieram się ze znajomymi na Dni Sokołowa Małopolskiego. Także zmieniam trochę klimat imprezy. Ale okropne światło. Może tak? No nie wiem, jakoś nie wyglądał korzystnie. Wróciliśmy z imprezki takiej. Jest koło 11, bo dzisiaj jest niedziela, jutro do pracy wiadomo. Były widać koncerty dżemu. No i się już powoli rozbieram. O, tutaj moja piżamka już czeka. I będę zmywać makijaż. I użyję do tego łagodnego płynu do higieny intymnej i takiej szczoteczki.
Ok, ja już odświeżona. Będę nakładać jeszcze kremik. No i to wszystko będzie w dzisiejszym vlogu. Cieszę się, że mogę z mamą o was pogadać, bo nie ukrywam, że się teraz tęskniłam. I no. I to wszystko. Dzięki za oglądanie. Do następnego.